Pochmurno, dosyć mocno wieje. Wtorek, 6 lutego, na termometrze dzisiaj mamy 11,5 stopnia, prawie 12. Temat dzisiejszego dnia jest właśnie w kurniku. No księżniczko, tyłek w górę. Masz tu coś? Nie ma. Jak nie znajdę, to nie będzie dzisiejszego tematu. O! Ole was tutaj jest. Podnosić tyłeczki, szanowne. No, chodź. O. No co, kokosia? Ajajajajaj. Ty. A ty co się tu czaisz? Co zaglądasz? O! Niebieskie. No, chuczko, no, właśnie. Ale w dzisiejszym odcinku chciałam wam powiedzieć o skorupkach jajek, o których tak naprawdę dużo osób nie wie, jakie mają bezcenne właściwości dla naszych roślin i dla naszego organizmu. O roślinach to sporo osób wie, ale o właściwościach dla nas, dla naszego zdrowia i organizmu, to już raczej za dużo osób nie wie. No i teraz, jeżeli chodzi o rośliny, no to wiadomo, że skorupki z jajek są naturalnym źródłem wapnia. Wapnia, którego rośliny potrzebują bardzo dużo, aby prawidłowo rosły i rozwijały się. Tylko że słuchajcie, te skorupki stosuje się na gleby o odczynie zasadowym z tego względu, że mają one wapń, a wapń odkwasza. No i jeżeli zastosujemy na przykład podborówki, które preferują ziemie kwaśne o odczynie właśnie o pH kwaśnym, więc no tutaj tą glebę odkwasimy i te borówki po prostu trafi. Także skorupki stosujemy tylko na gleby o odczynie zasadowym i o podrośliny, które właśnie preferują odczyn zasadowy. Bardzo dobrze sprawdzają się i tak naprawdę chyba najlepiej sprawdzają się pod pomidory, cebulę, fasolę i pod wszystkie inne warzywa, ale numerem jeden jest właśnie pomidor. Pomidor i cebula, one kochają wapń. Pięknie rosną, jeżeli dostaną sporo wapnia. Takie skorupki dużo osób wyrzuca do śmieci. A po prostu zbierać je cały rok od sąsiadów, jeżeli sąsiedzi wyrzucają skorupki. Zbierajcie i suszcie. Potem takie skorupki, te jeszcze mam mokre, bo dzisiaj robiłam makaron, także to są, można powiedzieć, skorupki świeże. Tutaj już mam, zobaczcie, całe wiadro. No, będzie tutaj chyba dobre 10 albo i więcej kilogramów. I teraz wysuszone skorupki rozdrobnić. I dobrze jest je posypać po naszej działce, po ogrodzie czy po polu i przemieszać z wierzchnią warstwą ziemi. Rośliny w trakcie wzrostu i rozwoju będą sobie systematycznie same ten wapń pobierały. To jest ta sama sytuacja, co z... Oj, uciekło mi teraz. Kurczę, patrzcie, tak mi uciekają nazwy. Potem mi się może przypomni. W każdym razie tutaj te skorupki dobrze jest rozsypać, przemieszać i roślinki będą sobie pobierały. Dobrze też jest wysypać je na kompost, przemieszać z kompostem i żeby one sobie leżały. Czy nawet jak wybijecie jajka, taką skorupkę wziąć od razu na kompost, ona będzie tam się z tym kompostem rozkładała i wiosną w doniczki pod wysiew kwiatów, pod wysadzanie kwiatów,
czy powiedzmy do uzupełniania szklarni, skrzyń, grządek podwyższonych, bardzo będzie już ziemia bogata w wapń i rośliny odwdzięczą się pięknym plonowaniem. Można też skorupki, takie skorupki jajek zalewać wodą, pozostawiać na kilka dni, one się rozpuszczą. Ja też w tamtym roku mówiłam tutaj o mączka bazaltowa, przypomniało mi się, będzie tak samo wolno się tutaj ten wapń z jajek rozkładał, tak jak i mączka bazaltowa. Jak ją się zastosuje, rośliny sobie same pobierają systematycznie w procesie wzrostu i rozwoju. Popatrzcie, po czasie, ale mi się przypomniało. Wyskoczyłam jak Filip z konopi teraz z tą mączką bazaltową. No ale tak mam, jak mi się przypomni, to tutaj nie chcę, żeby mi cokolwiek umknęło. No i te skorupki zostawić. One bardzo ładnie rozmokną i wtedy można podlewać takimi skorupkami. Można robić opryski, zwłaszcza gdy sucha zgnilizna na pomidory nam wchodzi, bo to też jest niedobór wapnia. Wtedy trzeba szybciutko uzupełniać i tutaj skorupki też się dobrze sprawdzają. Ale to też odcinki będą później na bieżąco. Dzisiaj jest o właściwościach skorupek. Także tutaj naprawdę polecam. U mnie też tych skorupek jest dużo, bo znajomi przynoszą mi, jak nie są im potrzebne. Ja też używam bardzo dużo jajek, więc te skorupki generalnie u mnie daje się kurom, bo kura, żeby produkowała twardą skorupkę, również musi mieć dosyć dużo wapnia. No i jak jej dać w naturalny sposób? No dajemy im skorupki, no ale nawet one nie są w stanie przerobić takiej ilości, jaką ja tutaj dysponuję, więc po prostu takie skorupki rozdrobnione wyrzucam sobie na obornik i one tam w tym całym procesie gnilnym, w tym oborniku też oddają te swoje właściwości. Później to idzie na pole i mam wapń w naturalny sposób. Czysty wapń na swoim polu, ogrodzie, czy nawet chociażby w szklarni. Oprócz tego, że są one bezcennym źródłem naturalnego wapnia dla naszych roślin, na nasze ogrody, działki, pola, są też bezcennym źródłem wapnia dla nas, dla naszego organizmu. Mało kto wie, że skorupki można spożywać i kiedyś to właśnie robiono. Nasi przodkowie nie marnowali niczego, mieli bardzo szeroką wiedzę na temat podstawowych produktów, ich wykorzystania i zastosowania. Ja też pamiętam, zresztą, no wapń jest nam potrzebny do budowy kości. Jest to podstawowy składnik budulcowy kości. I brak wapnia powoduje to, że te kości nam się łamią, że są one słabe, są one, można powiedzieć, wiotkie, podatne właśnie na złamania. I też taka sytuacja była u mnie w domu, że córka nasza, jak miała kilka lat, dosyć chorowała i ten ubytek wapnia był dosyć duży i łamała się bardzo często, bo w przeciągu chyba 2,5 lat złamała się 7 razy. To było bardzo dużo. No i już lekarze zaczęli szukać przyczyny, my też, czy czasem, wiecie, no coś tam się nie dzieje niedobrego, że taka łamliwość kości jest. Okazało się, że no ma za mało wapnia w kościach i jest podatna na złamania. Leczenia jako takiego żeśmy nie wprowadzali, bo ktoś powiedział nam, żeby dawać jej sproszkowane skorupki jajek. I my te skorupki żeśmy mielili na młynku do kawy, na proszek i taki proszek później żeśmy dodawali jej do pożywienia, przeważnie do makaronu, bo ona uwielbiała makaron i jadła na okrągło tylko makaron. Więc te sproszkowane skorupki żeśmy wymieszali z tym i ona to zjadała. Nie dodaje się tego do potraw gorących. Nie zalewa się wrzącą wodą, bo wtedy tracą one swoje właściwości i nie, nasz organizm tego niestety nie wykorzysta. Tutaj trzeba właśnie albo na sucho, ewentualnie rozpuścić w soku, bądź dodawać do jakiejś potrawy. Dużym problemem jest problem osteoporozy.
i ludzie borykają się z tym problemem z tego względu, że już po 30 roku życia zaczyna się dosyć duży ubytek wapnia z naszych kości. I tak dziennie tracimy coś około 700 mg wapnia, a jedna skorupka z jednego jajka zawiera około 800 mg, czyli więcej niż my tracimy. I spożycie takiej skorupki z jednego jajka dziennie zaopatruje całe potrzeby naszego organizmu po wieku 30 lat na wapń. I jeszcze zostaje jakiś zapas, który wykorzystuje się na budowę tkanek. Także to jest bardzo istotne, bo proces osteoporozy zaczyna się właśnie po 30 roku życia, gdzie zaczynamy tracić ten wapń z kości. No i one, no tutaj nie czarujmy się, one nie zatrzymają osteoporozy, nie zwalczą jej, ale spowolnią ją. Jeżeli ktoś już choruje na osteoporozę, czy zaczyna się ona, naprawdę to spowolni. Leki, które podaje się pacjentom przy chorobie osteoporozy, zawierają slont. Slont jest to taki pierwiastek, który właśnie odpowiada za utratę wapnia i on znajduje się w lekach farmakologicznych. Ale też nie wiem, czy wiecie, ten sam slont znajduje się właśnie w skorupkach jajek i jest on w postaci naturalnej. Tutaj już nie ma żadnych dodatków farmakologicznych, nie ma już jakiegoś rozcieńczenia, także taka skorupka jest dużo cenniejsza jak taki lek z apteki, bo tutaj jest wszystko w czystej postaci. No i teraz jeżeli ktoś chce przyjmować taką skorupkę, no to tutaj trzeba to jajko umyć, wyszorować. Z tego względu, że kura jak znosi jajko, ono jest pokryte pektyną. To jest taki naturalny składnik, który ma na celu zapobieganie psuciu się jajek. I teraz jak kupujecie często jajka u rolnika, u gospodarza, pytajcie, po prostu zwracajcie uwagę, nie kupujcie jajek mytych, z tego względu, że jajko umyte jest pozbawione tej właśnie pektyny, która chroni je przed szybszym psuciem. I takie umyte jajko, ono już potrafi się zepsuć po kilku dniach, natomiast nieumyte jajko będzie stało tydzień, dwa, nawet i dłużej, jak jest świeżo kupione. No u mnie też jest tak, że jajka myjemy, no bo jak pada deszcz, kury chodzą po dworze, po tym błocie, to te jajka wyglądają, o matko i córko, są po prostu czarne. Ale no wtedy jak ktoś przychodzi, no to mówię, słuchajcie, te jajka są dzisiaj umyte. I wtedy każdy tam bierze w pierwszej kolejności te jajka zużywa. Też tutaj od razu jako ciekawostka powiem Wam, że jak zwrócić uwagę na świeżość jajka, jak poznać, czy jajko jest świeże, czy nie. Jajko, jak się przyjrzycie całe, ono ma taki bardziej wypukły czubek i jest bardziej płaski od dołu. I tutaj na tej bardziej płaskiej stronie jest taka komora powietrzna. To jest naturalne i ona być musi, ale jeżeli rozbijacie jajko i ta komora powietrzna jest malutka, praktycznie jej nie ma, to jajko jest świeżutkie. A im większa ta komora, tym jajko jest starsze. Po prostu ono długo leży i ta komora powietrzna się robi. Ale jak jajko się umyje, to taka komora powietrzna duża może się już zrobić po około 3-4 dniach, bo jajko przechodzi bardzo szybko proces starzenia. No i tutaj wracając do spożywania jajek, takie jajko musimy dobrze umyć, żeby pozbawić je zanieczyszczeń. Broń Boże, nie brać do spożycia jajek przemysłowych, ja to mówię, tych takich z ferm sztucznych, tylko jajka już z naturalnego chowu, bo wtedy one są zdrowe. No a takie, wiecie, kury są karmione na paszach, nie wiadomo czym, no i później jak taką skorupkę się zje, no to sama chemia, to jest bez sensu po prostu przyjmowanie
takiej skorupki. Ale tutaj zwłaszcza polecam osobom, które właśnie zmagają się z osteoporozą i wszystkim po 30 roku życia lecimy do apteki, kupujemy suplementy, diety. A po co? No można wziąć tylko skorupkę. Skorupkę sproszkować sobie i przyjmować ją. I powiem Wam, że skorupki jest przyswajalny w 90%. Tak, 90% to jest bardzo dużo. Naturalny sposób. Też co jeszcze? Bardzo dobrze podnoszą odporność. Jeżeli ktokolwiek z Was cierpi na nawracające przeziębienia, zapalenia, takie infekcyjne, problemy infekcyjne, choroby infekcyjne, też dobrze jest wzmocnić się syropem, roztworem, nie wiem jak to nazwać, właśnie ze skorupek jajek. Do sporządzenia takiego preparatu potrzeba skorupek z dwóch jajek. I też to samo, umyte, wysuszone, bo one muszą być oczywiście wysuszone, żeby ładnie nam się zmieliły. Umyte, wysuszone, sproszkowane skorupki z dwóch jajek. Dodać do tego łyżkę naturalnego, prawdziwego miodu i zalać to połową pół szklanki letniej wody, nie gorącej. Nie gorącej, bo zabijemy raz, że właściwości skorupki, a dwa właściwości miodu. Tutaj musi być woda przegotowana, letnia. I takie coś zostawiamy na 2-3 godziny, żeby to się wszystko przetrawiło, przegryzło i przez cały dzień tą szklankę wypijamy. Bardzo ładnie podnosi odporność i łagodzi wszelkiego rodzaju takie problemy infekcyjne. Poza tym ze skorupek robi się cudowny lek na zapalenie stawów, na różnego rodzaju bóle stawowe w nadgarstkach, w palcach. Często kobiety, które pracują na wsi, czy kobiety, które pracują w przetwórniach mrożonek, no mają kontakt z tym zimnem, z wodą. No i po kilku latach takiej pracy kręci nam te ręce, kręci palce, wykrzywia. I tutaj bardzo dobrze sprawdza się też taka mieszanka ze skorupek jajek. Jedna skorupka z jednego jajka, do tego dodać dwie łyżki octu jabłkowego, wymieszać i też pozostawić na 2-3 godziny, żeby tam zaszła reakcja pomiędzy octem jabłkowym a tą skorupką, właściwościami ze skorupki i później taką tą papkę, krótko mówiąc, wcierać w bolące miejsca, łokci, nadgarstków, palców, czy chociażby bóle krzyża. I zostawia się to do momentu wyschnięcia, aż to całkiem wyschnie, no godzinka, dwie. I taki zabieg powtarzać 2-3 razy w ciągu dnia przez jakiś tam czas. Naprawdę to działa. Ja sprawdziłam na sobie, bo mam też dosyć często już problem z nadgarstkiem, z łokciem i takie coś sobie robię i to bardzo fajnie, przynajmniej tutaj w naszym przypadku, pomaga. Także no tutaj warto jest spróbować. Nasze babcie wiedziały, jak to wszystko wykorzystywać i to jest wiedza przekazywana z pokoleń na pokolenia, tylko my gdzieś żeśmy odeszli od natury za bardzo w bok, staliśmy się wygodni, po co gdzieś tam zbierać skorupki, proszkować, to jest niemodne, to babcia mówiła, to gdzie tam ona nie miała racji, pójdę do apteki, kupię sobie suplement i będzie okej, nie będę tam słuchać babcinych rad, bo to są bzdury, to są gusła, to jest średniowiecze, zabobony. Na pewno często żeście też tak słyszeli i często jak żeście młodym pokoleniom, tutaj zwłaszcza do osób starszych, jak chcieliście coś przekazać, babciu przestań, ty nie masz racji, a co ty tam wiesz, a gdzie tam, tamto lepiej działa. Nie było tak, kochani? Nie jest tak? Jest, bo gdzieś tam w telewizji, w reklamie powiedzieli, że to jest cudowny lek, ta pigułka, super błyszczą włosy, ta pigułka, piękne paznokcie. Guzik, prawda? To są wszystko wyćpi grosze, jak ja to mówię. Natura, natura i jeszcze raz natura. Jeżeli tylko możemy, trzeba się tą naturą wspomagać i to na pewno nam nie szkodzi.
na pewno nie zaszkodzi nam. Tutaj możemy to brać i stosować tak samo i tutaj te skorupki. Tym bardziej, że polecam, bo wypraktykowałam na swojej rodzinie. Moja siostra też chorowała na kości i właśnie taki już bardzo doświadczony lekarz jeszcze daty przedwojennej wtedy powiedział jej, żeby brała sproszkowane skorupki jajek. I ja pamiętam, jak myśmy ich tyle nie mieli, sąsiedzi przynosili, mama mieliła na młynku i siostra brała łyżkę. Wtedy, pamiętam, brała łyżkę tych skorupek sproszkowanych i naprawdę nabrała takiej krzepy, takiej tężyzny tych kości, nie było problemu. Także no to nie jest wyssane z palca. Zresztą ludzie kiedyś to wszystko stosowali, no i było to dobre, sprawdzało się. Więc no tutaj chyba żeśmy nie powinni ulepszać tego, co naprawdę było dobre. Ponadto tutaj powiem Wam jeszcze, że skorupki świetnie sprawdzają się jako środek wybielający. Jeżeli są firany pożółkłe, jakieś koszule białe pożółkłe, czy bluzki często no, już z upływem czasu robią się takie żółte po praniach, to wiecie co? Garść takich skorupek zmiażdżonych i to musi być taka no, solidna garść, nawet dwie. Włożyć do woreczka, do takiego woreczka, żeby w praniu te skorupki nie wydostały się do pralki, no bo później nam trafi pralkę, nie? No to tutaj też trzeba to wiedzieć. Ale takie skorupki skruszone włożyć do worka, zawiązać mocno i wrzucić do bębna automatu do prania. Później te skorupki oczywiście się z praniem wyciąga, wyrzucić. Będą czyściutkie firany, czyściutkie bialutkie koszule. Sprawdźcie. Ja sprawdziłam, miałam też taką firanę pożółkłą i też ktoś mi to powiedział. I to działa. Też słyszałam tutaj już od Was, że dobrze się sprawdzają w walce ze ślimakami. Tu z własnego doświadczenia Wam nie powiem. Ostatnie nasze lata były suche i my tutaj problemu ze ślimakami nie mieliśmy. Także moje ślimaki wyschły, nie testowałam na nich nic, także doświadczenia jako takiego nie mam. Ale wielu z Was mi w komentarzach czy w SMS-ach pisało, że też takie wysuszone skorupki zmiażdżyć i rozsypać wokół roślin, na które rzucają się te ślimaki, czyli sałata, kwiaty, jakieś takie rośliny, które ślimaki bardzo lubią. One tą nogę, stopę, bo to się nazywa stopa, mają bardzo wrażliwą, pokrytą śluzem. Ona jest niezwykle czuła na wysychanie, na słońce, wiatr i na ostre rzeczy. Skorupki wysuszone i skruszone są ostre. Ślimak, jeżeli do nich dojdzie, on po prostu poczuje ból. Ból, bo to będzie mu cięło tą stopę i będzie się wycofywał. I tutaj warto to spróbować. Ja być może w tym roku też będę się ze ślimakami zmagać, bo już mamy mokro na polach, stoi woda. Rok może być z początku mokry, no i te ślimaki powyłażam ze wszystkich stron hurtem. Także będę sprawdzać skorupki, jeżeli się to dziadostwo u mnie pojawi, no i będę widziała, ale to, co mi tutaj przekazujecie w SMS-ach czy komentarzach, puszczam dalej, bo warto dzielić się wiedzą. I tutaj życzę Wam, żebyście się umieli dzielić wiedzą, żebyście nie zatrzymywali jej dla siebie, bo niestety wiele cennych rad umiera razem z nami i nie mamy możliwości później się dokopać do cudownych porad, cudownych przepisów. Także w komentarzach, jeżeli ktoś coś wie, dzielcie się tym, aby to nie zaginęło, aby szło dalej, żeby inni z tego korzystali, bo tak powinno to działać. Nie możemy zamykać się tylko na siebie, dla siebie, bo to nie na tym to polega. Dzisiaj my, jutro ktoś inny. Jeżeli Wy się chętnie podzielicie, to później ktoś z Wami się chętnie czymś podzieli.
Tutaj naprawdę piszcie w komentarzach. Ja już na te komentarze praktycznie nie odpowiadam. Jak mam wolniejszą chwilkę, to przeczytam, przypnę serduszka, ale wy, kochani, piszcie, wymieniajcie się doświadczeniami, bo to jest naprawdę ważne. I ja też czerpię z waszej mądrości, bo każdy z nas posiada ogromną wiedzę. Mamy jeszcze w domach osoby starsze, babcie, dziadków. Słuchajcie, korzystajcie do bólu, słuchajcie tych dziadków, notujcie, zapisujcie, bo to są skarbnice wiedzy, tak naprawdę kopalnie wiedzy i powinniśmy cofać się do tego, co było kiedyś, bo to było najlepsze. Dzisiaj sami już z upływem lat wiemy, że wiele rzeczy wychodzi nam niestety bokiem, z niekorzyścią dla naszego organizmu, środowiska, roślin, zwierząt naszych. Także no tutaj życzę rozwagi we wszystkim i szacunku do wszystkiego, do każdego. Tego Wam, kochani, życzę. Na dzisiaj to będzie tyle o skorupkach. Warto ten temat zgłębić, warto te skorupki zbierać, warto je przetwarzać, spożywać, dawać pod rośliny, bo mamy samą naturę. Oczywiście nie skorupki fermowe. Na kompost, pod rośliny, tak, mogą być jak najbardziej, ale do naszego, do spożycia przez nas tylko naturalne, kochani. Trzymajcie się, do następnego.